Bruno Jasieński, but w butonierce, żygające posągi. Pani sztuce, na klawiszach usiadły pokrzywione bemole. Przeraźliwie się nudzą i ziewają. Hmm. Rozebrana dżekonda stoi w majtkach na stole i napiera się głośno kakao-szua. Za oknami prześwieca żółtych alej jesienność, jak wędrowne pochody biczujących się sekt. Tylko białe posągi, strojne w swoją kamienność, stoją zawsze na miejscu. Niewzruszenie, correct. Pani dzisiaj doprawdy jest klasycznie niedbała. Pani, która tak zimno gra sercami w serce, taka sztywna i dumna, tak cudownie umiała nawet puścić się z szykiem po trzech szkłach kurasa. I przedziwne, jak pani nie przestaje być w tonie, będąc zresztą obecnie. Najzupełniej no modern. Co środy i piątki w pani białym salonie swoje wiersze czytają i Waszkiewicz, i Stern. A ja, wróg zasadniczy urzędowych kuluar, gdzie się myśli, i kocha, i rozprawia, i je, mam otwarty wieczorem popielaty buduar, platonicznie podziwiać pani Deshabillés. Ale teraz jednakże niech się pani oszali. Nawet lokaj drewniany już ośmiela się śmieć. Dziś będziemy po parku na wyścigi biegali i na ławki padali zadyszani na śmierć. A wpatrując się w gwiazdy całujące się z nami w pewnym dzikim momencie po dziesiątym kliko, zobaczymy raptownie świat do góry nogami jak na filmie odwrotnym firmy Pafé i ko. I zatańczą nonsensy po ulicach jak on jednej nocy, pijanej od szampana i warg kiedy w krzakach widziałem żygające posągi, przez dwunastu lokajów niesiony przez park.